Żeby wkroczyć w świat dorosłych pewnym krokiem, warto nabyć niezbędną wiedzę do funkcjonowania w społeczeństwie i w przyszłym miejscu pracy. Jak zatem rozwinąć skrzydła? Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zorganizowała wykład otwarty dla licealistów na temat policyjnych jednostek specjalnego przeznaczenia. Uczniowie klas mundurowych mogli dowiedzieć się wszystkiego, w tym na temat bieżących spraw. Patrząc przez pryzmat tej fali uchodźców, która zmierza i już jest w Europie, porównując Polskę sprzed tej fali z Polską dnia dzisiejszego, absolutnie nasze bezpieczeństwo jest niższe, ponieważ także jesteśmy na celowniku terrorystów. Tyle teorii. Teraz szczególny nacisk kładziony jest na zmianę profilu uczelni z ogólnoakademickiego na praktyczny. Idąc tym tropem, zostało podpisanych kilka porozumień. Ostatnie, o czym już informowaliśmy, miało miejsce w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nowy kierunek działań był omawiany podczas Rady Konsultacyjnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych działającej przy rektorze. Zajęcia praktyczne, przede wszystkim zajęcia warsztatowe, których angażujemy specjalistów, praktyków. Dalej, ważne stanowisko w przechodzeniu na profil praktyczny mają do spełnienia interesariusze zewnętrzni. Wy, szanowni państwo, szanowne panie i szanowni panowie, w pierwszej kolejności. Na spotkaniu obecny był prezes Polskiego Związku Niewidomych w Ostródzie, Jan Otręba. Absolwent tejże uczelni dziś sam w niej wykłada. Ten profil praktyczny jest dobrym kierunkiem, w dobrą stronę zmierza i tego przez 5 lat studiów, gdy ja studiowałem w tej uczelni, mi brakowało. Dla żaków przeprofilowanie, którego podjęła się uczelnia, stanowi dobry kierunek. W końcu pracodawcy poszukują ludzi młodych, wykształconych i najlepiej z wieloletnim doświadczeniem. Kolejne spotkanie Rady Konsultacyjnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych przewidziane jest w lutym. Mamy za zadanie zachęcać do współpracy podmioty administracyjne, organizacyjne, gospodarcze z Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego do współpracy, którą widzimy w kilku wymiarach. Po pierwsze, ideą szkoły jest przygotowywanie profesjonalistów. Po drugie, co do pełnego zdobycia wiedzy jest niezbędne, będzie kładziony nacisk na organizowanie stanowisk do odbywania 3-miesięcznych praktyk przez studentów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Tak wykształcona młodzież zwiększy swoje szanse na zdobycie zatrudnienia w przyszłości.